No, witam serdecznie, słuchajcie. Dzisiaj tak jest, doczekał się GX70ES Sony naprawy, ponieważ jest taki przedźwięk, nie to, że zasilacza, tylko przedźwięk jakiegoś inwertera. Z tego, co podejrzewam, to jedynym inwerterem w tym amplitunerze Sony jest inwerter do podświetlania wyświetlacza VFD. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Tu mam taki zespół. Aha, jeszcze jest jeden ból. Tu patrzę, że jest wybrany potencjometr z tego. Czy ktoś tutaj to próbował wymienić? A nie, dobrze jest. Dobrze jest. Nic nie jest wybrane. Wszystko jest ok. Mam zapasowy, identyczny amplituner na części od Karola i spróbujemy na początek przedstawić. Aha, jeszcze jest taki motyw. Nie działa muting. Cały czas mam wyciszenie minus 20 dB, czy włączony, czy wyłączony jest muting. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Kurczę, czekajcie. Jeszcze może troszeczkę rozjaśnijmy. Troszeczkę lepiej widać. O, jak przyświecę z tej strony, będzie lepiej widać. Tutaj mamy ten muting. No i jest ból właśnie. Cały czas tak jakby ten panel nie współpracował z resztą urządzenia. Będziemy działać, słuchajcie. Spróbujemy na początek wymienić z powrotem. Prawdopodobnie to był oryginał, który tutaj siedział. Układ korektora i wzmocnienia, przedwzmacniacz. Aha, tak a propos. Będą trzy różnego rodzaju sprzęty. Wam pokażę. Tutaj mam, tutaj stoi jeszcze. O, tam. Stoi Pionier. A dokładnie VSX 416 i NADA, wzmacniacz NAD 771-75PE. I te dwa sprzęty będziecie mieli porównanie, tam stoją. Te dwa sprzęty będziemy brać na stół i będziemy po prostu je sobie porównywać i będziemy je naprawiać, bo tamte są całkowicie niegrające. No i lecimy, że tak powiem, z naprawą. Na początek wymianka, no, z powrotem. Co tu mamy za śrubki? Kurde, dwunastki, kluczyk. Na ten oryginał, bo tu już tutaj ktoś przekładał z tamtego na części. Z powrotem wrócimy do oryginału, zobaczymy, co się będzie działo, czy to zadziała, czy nie. Jeśli nie zadziała, to będziemy przekładać resztę panela i będziemy prawdopodobnie wymieniać od filtracji kondensatorki. O ile zadziała na początku muting. Czyli po prostu zadziała przedwzmacniacz, bo w tej chwili idzie sygnał, zresztą zaraz wam pokażę może. W sumie to wymienimy i sprawdzimy.
bo nie ma za bardzo czasu na takie, żeby to pokazywać, jaki jest efekt tej chwili, bo już zacząłem to praktycznie podmieniać. Dobra, to odpiłem, została tylko ta siemka. Co tu jeszcze trzyma? Śrubki. Podmienimy ten preamp z powrotem na ten sam. Coś to cały panel jeszcze zmienimy, bo mamy z czego wyciągnąć. Ok, podstawiamy drugiego. Tu na razie nie ma, że tak powiem, takich, że to naprawy. Na razie to jest tylko podmianka, także wiecie, to jest na tej zasadzie, że sprawdzić trzeba. W końcu doczekał się, po miesiącu leżenia praktycznie, doczekał się swojej naprawy amplituner Sony. Nie ma czasu, kurczę, ostatnio, jakoś się nie wiem, żeby tu chociaż ta doba miała 48 godzin. Zaraz człowiek by się przyzwyczaił, słuchajcie, do takiej doby 48 godzin i by też było mało czasu. Zaraz to niektóry powie, że to mało profesjonalne, że biorę z szczypcami za potencjometry, ale tak szczerze, wypi mam to. Grunt, że efekt końcowy jest ok, jeżeli nie ma zastrzeżeń. No właśnie, słyszeliście o tym, że wszystkie sprzęty, które będą sprzedawane, elektroniczne, będą obłożone od 1 września VAT-em dodatkowym. To jeśli nie słyszeliście, to słyszycie. Będziemy chcieli sprzedać cokolwiek na Allegro, musimy doliczyć VAT 23% do każdego sprzętu. Szczerze, to mi się to nie uśmiecha, bo ja watowcem nie jestem. Ale naprawy nie są, że tak powiem, obłożone tym podatkiem VAT. Miało być tak pięknie, nie? Miały małe firmy się rozwijać. To prąd chcą podnieść, to podatek VAT dowalić. No bo jak?
Za dobrze ma nie być. Dobra, okej, okay. Słuchajcie, tutaj mamy tą LEDa. Jeszcze podłączmy sobie tego LEDa. Teraz tak, podłączmy sobie. Jednego przewodu mnie brakło. A nie, dobrze jest, tu jest podpięte. Tu jest podpięte, dobrze jest. Włóżmy sobie tego LEDa tutaj w pokrętełko. Tak jak on tutaj ma siedzieć, o. I tymczasowo sobie załóżmy. Ok. Załóżmy, że działa. Głośnik jest podłączony. Pod wejście tutaj leci z tego czegoś. Jakieś tam karaoke. Żeby zaraz praw autorskich nie wycinali. O, CD się włączył. Dobra, panel działa. Treble na max, bas na max. Bas na środek. Akurat się muzyka skończyła. CD. Potencjometr ten jest zepsuty, pójdzie do wymiany. Ale dalej mamy muting. O, i nie działa. Zobaczmy na innych wejściach wideo. Wejście wideo. Tak jakby nie przechodził, słuchajcie, w ogóle przez korektor dźwięk. Sprawdźmy teraz tak. Zasilanie korektora jest, bo źródło świeci, a to jest to samo zasilanie. No kurczę, co go boli, słuchajcie. Longness też nie działa. Tak jakby w ogóle nie działał. Przełącznik wyjść działa. No dobra, gdzie on tu ma zasilanie? Linię zasilania, która tu idzie? Wejście tutaj idzie, linia zasilania. Tutaj. Ale dziwacznie zrobione. Nie działa, muting wyłączyć. Zobaczmy, czy w ogóle wzmacniacz ma wzmocnienie. Dobra, puścimy sobie sygnał tu na wejście. CD na przykład. Zróbmy sobie tutaj głośniej. Wyjście tutaj, tak? No ma. Tak jakby to kurde nie ruszyło. Wzmacniacz ma wzmocnienie, słuchajcie. To wszystko działa, to tylko nie działa preamp. Coś jeszcze jest rozpięte? Zobaczymy tak, tuner. Włączmy tuner. I spróbujmy coś ustawić na tunerze.
anteny, czy co? Tak jest, brak anteny. Teraz tutaj podłączmy sobie antenkę, gdzieś tu miałem taką z końcówką. Kurczę, była, kiedyś była. Dobra, krokodylkiem złapmy. Ojejku, tutaj wyrwane jest wszystko. I tu jest antena. Też nie ma. Słuchajcie, nie mamy przejścia przez potencjometr, wolumę. Tak jakby sygnału nie dostawało z... To jest tylko selektor nagrywania, to nie jest selektor wejścia. Tuner zasilony, bo gra. Trzeba pilota do niego, słuchajcie, bo bez pilota ja tego nie zrobię. Bo być może na pilocie jest jeszcze jakaś funkcja. Nie, to powinno zagrać, kurde. Pamięć. FMAM. Mono stereo. W ogóle nie mamy, słuchajcie, wyjścia na wejście potencjometru. O, dalej gra, tylko z przebić. A może ten cross? Wyłączmy go. Wyjście jest, a wejścia nie ma, ale to nie... No dobra, wymienimy jeszcze ten potencjometr, jak tak, zobaczmy ten. Co wam powiem, może by się udało go jeszcze jakoś wyczyścić. Dobra, słuchajcie, mniej więcej wiecie, jak wygląda ten sprzęt w środku, jak wam pokazałem. Będziemy dalej się mordować z nim w części drugiej. Pozdrawiam.